Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris. Dzisiaj pomówię troszeczkę o reliktach. Relikty to takie kinder niespodzianki, najprościej mówiąc, czyli jak taki relikt otworzymy, to z niego może nam wypaść jedna z kilku przypisanych do niego rzeczy. Jakie mamy relikty, jakie zdobyliśmy, możemy sobie zobaczyć tutaj. Będąc na statku, schodzimy na dół i po prawej stronie mamy takie specjalne stoisko. Jak sobie tutaj klikniemy, to nam wyświetli się tabela i posiadane relikty. Relikty dzielą się na ery: Lit, Meso, Neo, Axi. Ta era zależy od tego, na jaki rodzaj, albo jaki raczej na jaki poziom trudności misji poszliśmy. Im misje trudniejsze, tym lecą nam wyższe tutaj te ery. Lit można zbierać już od początku rozgrywki. Każdy taki relikt ma przypisaną do siebie nazwę, czyli tutaj w tym, na przykład w tym przypadku jest to B3. Z każdego reliktu może polecieć 6 różnych rzeczy. 3 brązowe, 2 srebrne i 1 złota, najprościej to ujmując. Tutaj mamy podaną procentową tak jakby szansę na polecenie tych przedmiotów. Jak widzicie, tutaj ten relikt ma bardzo dużą szansę na to, że polecą te 3. Stosunkowo niską szansę, że polecą te 2 srebrne i bardzo niską szansę, że poleci nam ten złoty. Można to zmienić poprzez destylację. Destylacja, widzicie, zmienia nam szansę wypadania tych odpowiednich tutaj przedmiotów. Przy czym, jeżeli polujemy na przedmiot brązowy, to nie opłaca się nam w ogóle destylować, no bo zobaczcie, jak podniosę tutaj na przykład do promiennego, to nam szansa spadnie, tak? Czyli jest bez sensu. Natomiast jeśli polujemy na przedmioty srebrne lub złote, jak najbardziej możemy podnosić. Przy czym podnoszenie tutaj na wyjątkowy na przykład, czy idealny, no teoretycznie jest mało wydajne, tak? Najlepiej jak już to od razu promienny i cześć. Lotus mi się tutaj wtrąca. Sio, paskudo. Jeżeli spolujemy na przykład na Balistykę Prime, na główny schemat, to oczywiście najbardziej opłacalną opcją będzie zamienienie tutaj tego destylacja do promiennego. Destylacja opłaca się czymś, co się nazywa łzami pustki. Łzy pustki zdobywa się chodząc, otwierając relikty, czyli żeby zdobyć te pierwsze łzy, musimy najpierw gdzieś na jakieś relikty pójść. I to taka ciekawa uwaga, że łzy można zbierać, nawet jeżeli nie wzięliśmy ze sobą reliktu lub go nie mamy. Oczywiście nie polecam robienia czegoś takiego, dlatego że jeżeli gracze zobaczą, że nie wzięliśmy reliktu, mogą po prostu z rozgrywki wyjść. No i oprócz zbierania łez nic nam to nie da. Nie będziemy mogli po prostu skorzystać z nagrody. Same zdobywanie tych reliktów jest bardzo proste. Wystarczy wykonywać dowolne misje. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie pójdziemy. One i tak mogą nam polecieć. Czy to będzie obrona, czy to będzie wydobycie, czy to będzie przejęcie. Nie ma to tak to naprawdę znaczenia. Jedyne znaczenie jest przy tym, jaki poziom reliktów będziemy zdobywać. Wykonując najprostsze misje, będziemy oczywiście zdobywać tylko, tak jak mówiłem, tą erę Lit. Natomiast wykonując najcięższe zadania, będziemy mieli szansę właśnie na relikty Axi. I teraz, żeby zdobyć taki przedmiot ukryty w relikcie, wybieramy specjalne misje, które się nazywają tutaj Szczelin Pustki. I tutaj zobaczcie, że nie możemy pójść w dowolne miejsce. Te Szczeliny Pustki tak jakby otwierają się na niektórych lokalizacjach i tylko tam możemy pójść. Przy czym dodatkowo niekoniecznie wszystkie ery muszą być na chwilę obecną dostępne. Tu na przykład mamy dostępną misję Ratunek Greener Lit Szczelina Martialis na Marsie, poziom 15-17. Wybierając tą misję, zostaniemy zapytani o wybór reliktu pustki. No i w tym momencie oczywiście wybieramy, co nam potrzeba. Co ciekawe,
Można oczywiście sobie to ułatwić, bo na przykład poszukując Oberona, żeby sobie po prostu wpisać. Oberon Prime. Zobaczcie. Od razu pokazało nam wszystkie relikty, które zawierają jakąś część Oberona. Tutaj mamy neuroptykę. Tutaj mamy schemat. Tutaj mamy powłokę. Tak jak mówiłem, zobaczcie, jeżeli byśmy poszukiwali tego Oberona, nie opłaca się nam iść z reliktem tutaj podniesionym, tak? Mamy na niego mniejszą szansę. Lepiej wziąć sobie zwykły. Zwiększy nam to szansę na to, że ten Oberon nam poleci. Oczywiście może polecieć dowolna inna tutaj rzecz. Dodatkowo każdy z graczy, który zabrał ze sobą relikt na taką szczelinę, też wybiera swój. Oczywiście on może wybrać dokładnie taki, jak my mamy i mogą polecieć dwie takie same części, trzy takie same części, cztery takie same części, jeżeli wszyscy cztery gracze wezmą ten sam relikt i ten sam i akurat tak wylosuje, to możemy się trafić, że może się trafić, często się trafia, że są cztery takie same przedmioty. No najczęściej jest to niestety forma, ona oczywiście też jest potrzebna, ale przeważnie rzadko oczekiwana, tak? Tutaj jeżeli weźmiemy sobie natomiast na przykład na Meso, tak, to będziemy mieli do wyboru oczywiście relikty z ery Meso. Zasada jest dokładnie taka sama, zresztą tutaj się przy erach po prostu zmieniają się rodzaj przedmiotów, a nie zmienia się sposób ich zdobywania. Wykonując taką misję, czyli tutaj jak sobie klikniemy Lit, wybierzemy sobie odpowiedni relikt, który zechcielibyśmy sobie otworzyć. Podczas misji zdobywamy coś, co się nazywa reaktentami. One są potrzebne do tego, aby taki relikt otworzyć. Gdy zdobędziemy ich 10, czyli będziemy mieli już full 10 na 10, będzie po zakończeniu misji możliwość otworzenia tego reliktu. Jeżeli by się tak stało, że misję ukończymy nie posiadając tych wszystkich 10 reaktantów, potocznie nazywanych nutką, to nie dostaniemy nagrody i nie będziemy mogli wybrać też nagrody innych graczy. Zdobędziemy tylko łzy pustki, natomiast nie zdobędziemy nagrody. Łzy pustki są za każdą misję przyznawane od kilku do kilkudziesięciu. I maksymalnie możemy ich posiadać tyle, ile mamy rangi mistrzostwa, czyli emerki potocznej, plus 2 razy 50. Czyli na przykład na drugim poziomie możemy 2 plus 2, 4 razy 50 posiadać ich maksymalnie 200. Jeżeli dalej będziemy farmić te łzy, to one będą po prostu przepadać. One nie zbuforują się nam gdzieś, one po prostu przepadną. Więc w miarę zdobywania tych łez należałoby po prostu sobie niektóre z tych reliktów, ten poziom jednak podnosić, destylować go, co jest oczywiście zalecane, tak? Jeśli chodzi o ilość tych łez, które się zdobywa, to tam jest dokładnie od 6 do 30 i są przyznawane po całkowitym zamknięciu do tej szczeliny, czyli przejściu całej misji i zakończeniu. Bonusowe łzy są przyznawane też za wybranie twojego przedmiotu przez innych graczy. Jeżeli ty wybierzesz swój przedmiot, to jesteś na zero. Jeżeli wybierzesz przedmiot innego gracza, płacisz za to jedną łezką, którą zdobyłeś. Natomiast jeżeli gracze wybiorą twój przedmiot, to tak jakby płacą tobie. Dodatkowo te łezki można zdobyć maksymalnie oczywiście 3. Łzy pustki. Można też zwiększyć ich ilość poprzez wzmacniacz zasobów albo urok Kawata Smitha. Przy czym, jeśli chodzi o tego Kawata, to te łzy zostaną naliczone w większej ilości pod warunkiem, że podniesiemy 10 reaktant, jak działa bonus od Kawata. Czyli jeżeli on nam się gdzieś tam po drodze na misji załączy, ale na przykład zdobędziemy 5, 6, 7, 9 tych reaktantów, to nic nam to nie da. To musi być konkretnie podnoszony 10 ostatni, jak jest bonus od Kawata. To wtedy będziemy mieli bonusowe i oczywiście wzmacniacz zasobów działa cały czas. Także to tyle, jeśli chodzi o zdobywanie i
otwieranie. Mam nadzieję, że będzie ich leciało Wam jak najwięcej, jak najczęściej, że troszeczkę chociaż rozjaśniłem sposób, w jaki się to zdobywa. Gdyby pojawiły się jakieś oczywiście pytania, niejasności, piszcie. Na każde postaram się znaleźć odpowiedź, doradzić. Oczywiście życzę, żeby Wam jak najwięcej tego leciało. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w grze. Trzymajcie się. Do usłyszenia.